Witam Was, z tej strony Makinosz, a przed Wami kolejny odcinek z serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U i zapewne jak już zauważyliście, mamy wersję 1.30 gry, co oznacza, że najprawdopodobniej został wprowadzony balans 100 Mario Challenge, tego Hard Moda, Normal Moda i Easy Moda. Jednakże nie tym się dzisiaj zajmiemy, słuchajcie, w trakcie tego odcinka. Zajmiemy się dzisiaj powrotem do korzeni, ponieważ zagramy sobie w ten Mario Challenge. Dlaczego? Słuchajcie, ten Mario Challenge po jakimś czasie się skończy. Nie chcę notyfikacji, dopiero uruchomiłem grę i już mnie o coś prosisz, gro. Słuchajcie, ten Mario Challenge skończy się, ponieważ jest skończona ilość poziomów w ten Mario Challenge, ale dzięki przechodzeniu ten Mario Challenge odblokowujemy nie dość, że stroje, to na dodatek poziomy. Co ciekawe, możemy odblokować kilka stroi właśnie poprzez tylko i wyłącznie przejście ten Mario Challenge, więc słuchajcie, więc że tak powiem, więc ogólnie, że tak powiem, jest dość ciekawie i wow. Au. Oberwałem. I ogólnie rzecz biorąc powiem wam, że naprawdę... No, warto na jakiś czas, słuchajcie, abyśmy właśnie wrócili do tych Ten Mario Challenge, bo to jest bardzo potrzebne, abyśmy też mieli dodatkowe poziomy, aby, wiecie, aby odblokować kolejne rzeczy. Na przykład, słuchajcie, jest bardzo fajny strój Mariana, który możemy odblokować tylko i wyłącznie przechodząc trzy poziomy Nintendo World Cup, które musimy najpierw odblokować przy pomocy... przy pomocy naszej, słuchajcie, właśnie ten Mario Challenge. I boję się, że niestety nie uda nam się tego tak szybko przejść, ale kurczę, kolejny fajny pomysł na na zrobienie poziomu. Ponieważ, tak jak zapewne zauważyliście, nie przejdziemy tego poziomu, dopóki chyba nie znajdziemy Fireflowera albo czegoś takiego, właśnie. Dobrze mi się wydawało, że musimy Fireflowera tutaj znaleźć. I dopiero wtedy ten poziom tak naprawdę będziemy mogli skończyć. Ciekawa, że tak powiem, pułapka. Albo nawet nie tyle pułapka, słuchajcie, co bym powiedział, fajne zastosowanie tutaj, wykorzystanie kilku mechanik, które istnieją właśnie w grze. A szczególnie, że przypomniało mi to też, że mamy ten taki stomp atak w New Super Mario Bros. U. I wracając właśnie do tego, co wcześniej zacząłem mówić, słuchajcie, te stroje naprawdę są, że tak powiem, nam potrzebne, z tego względu, że dzięki temu będziemy mogli tworzyć naprawdę, naprawdę coraz więcej fajnych poziomów i poza tym będą to poziomy, że tak powiem, teamowane. Będziemy sobie mogli stworzyć poziomy, w których tak naprawdę na przykład naszym głównym bohaterem nie będzie Mario, tylko tak jak ostatnio budowaliśmy, będzie to Link, tak? I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne z tego powodu, że wiem, że są tutaj fani Luigi'ego. Ja też osobiście lubię Luigi'ego jako postać, lubię też Toada jako postać i wiem, że prosiliście o to, abyśmy zrobili właśnie jakiś poziom teamowany, teamowany po prostu tak, aby był podobny do poziomów z jakiejś gry z Toadem. Tych gier jest strasznie mało, ale owszem,
możemy coś takiego zrobić. Na przykład można by też było zrobić, słuchajcie, poziom teamowany, no po prostu grami z Luigi'm, albo po prostu Luigi'm. Gier z Luigi'm jest dużo. I nie mówię tutaj o grach z marki Super Mario, tylko o grach takich jak na przykład Luigi's Mansion, czyli grze, która jest taką jakby bardzo, bardzo śmieszną parabolą łowców duchów, pogromców duchów to się nazywało, Ghostbustersów. No i słuchajcie, dlatego też chcę pozdobywać te stroje i dlatego też chcę przejść ten Mario Challenge, ponieważ odblokuje nam się mnóstwo poziomów referencyjnych, z których na przykład będziemy mogli coś wykorzystać. Na przykład zobaczcie, teraz dowiadujemy się, w jaki sposób na przykład możemy wykorzystać, no tak jak widzicie, ten, ciekawe. A to ciekawe. A to bardzo ciekawe, bym nawet powiedział. Okej. To już jest trudne i zakrawa naprawdę o takie bardzo, bardzo złe podejście do gracza i próbę zniszczenia gracza za wszelką cenę. Ale poziom też bardzo fajny. I po raz kolejny zaprezentowanie, w jaki sposób możemy wykorzystać asety dostępne w Mario Makerze do stworzenia jakichś konkretnych poziomów. Dlatego ten Mario Challenge, jak dla mnie, jest bardzo fajną odskocznią, ponieważ mamy tu poziomy stricte stworzone, aby słuchajcie, móc stworzyć jakiś tam konkretny poziom, tak? A mamy też, słuchajcie, poziomy, które są stworzone tylko i wyłącznie po to, abyśmy mogli, słuchajcie, nauczyć się jakichś dodatkowych mechanik. Co ja tu będę mógł zrobić? Au. O! Au. Au. To się źle skończy. No, wiedziałem, że to się źle skończy. Trochę za szybko biegłem. Zauważyłem bardzo fajną rzecz, właśnie ten dodatkowy strój Mario. To jest tak naprawdę, słuchajcie, ukryty strój Mariana w tej grze. I to jest strój, który oficjalnie nie miał się pojawić w grze, ale w wyniku błędu, który się, że tak powiem, we wczesnych buildach gry pojawił, no bardzo, bardzo było to miłe, że to pozostawiono. I ten błąd polegał na tym, że po tym jak zniszczyliśmy jakiegoś przeciwnika, tutaj w tym wypadku krecika, jak ja to nazywałem, jak byłem mniejszy, ale to są Beatles, one, tak się nazywają ci przeciwnicy, i możemy założyć, słuchajcie, ich szela na głowę, że tak powiem. Dobra, tędy za bardzo nie mogę. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Czy to się w ogóle da zrobić w taki sposób, jak ja bym chciał to zrobić? Zapewne się da i zapewne o to chodzi w tym poziomie. Okej. Okej, już rozumiem aluzję, o co w tym poziomie, słuchajcie, chodzi. Czy ja to właśnie zgliczowałem? Nie wydaje mi się, ale dla pewności spróbuję to zrobić w taki w normalny sposób. Chyba, że mi się nie uda, to będę musiał się tutaj pomęczyć, że tak powiem. Kurczę, gro, super. Jeszcze wyżej? O matko. To już zakrawa, że tak powiem. Okej. Okej. Powiem szczerze, że słuchajcie, aż mi zabrakło słów. Naprawdę nie pomyślałbym, że można w taki sposób wykorzystać trampoliny. Ale to dobrze.
przynajmniej wiem, czego użyć, jeżeli chciałbym się wyżyć na graczach tworząc poziom, ale nie, bo ja go muszę najpierw przejść, co oznacza, że musiałbym zrobić także jakąś alternatywną, że tak powiem, drogę. Tak, ta. Alternatywną drogę, słuchajcie, i tą alternatywną drogę wykorzystać po to, aby pominąć, że tak powiem, niewygodny moment. I teraz co? Uda mi się? Uda mi się to zrobić. Tylko teraz pytanie, czy ten kupaszel wróci. Nie wrócił. I bardzo dobrze, bo przynajmniej nie muszę się tutaj, słuchajcie, martwić o coś. Trzeba teraz... O, tak. Tak. Moi drodzy. Rzecz, która była ukryta i którą trzeba było nauczyć się, że tak powiem, robić przy okazji Mario Trójki, to znaczy rozbieg w miejscu. A że jesteśmy na lodzie, to jest troszeczkę trudniejsze, więc wiecie, więc... No cóż, to rzeczywiście było trudniejsze w Marianie Trójce. A tutaj się okazuje, że też nie jest aż takie znowuż łatwe. I sobie zrobimy to w taki sposób, wiecie? Okej. Okay. Super. Powiem wam szczerze, że te poziomy w Marianie Trójce też bardzo, bardzo lubię. Z tego powodu, że tak jak zapewne wiecie, wielokrotnie to powtarzałem, no ja mam największe, że tak powiem, doświadczenie przy grze w Mario z pierwszą i trzecią częścią z tych starych, a z tych nowych, no to już Mario, nie Super Mario Bros. Dobra. Ostatni zamek. I powiem wam szczerze, że jeżeli mnie pamięć nie myli, to tu będzie sekcja pływana. Cia! Zamieniliśmy się w Mario w nowej skórce. Nie lubię tej skórki, ale spoko. O. O. Da się, czyli tymi śmiesznymi rurami wchodzić w jedną i w drugą stronę. To jest dobre, z tego względu, że słuchajcie... da się przez to stworzyć, że tak powiem, kilka ciekawych rzeczy. Tak, i pamiętam po dziś dzień, że jeżeli nie weszło się w tą rurę, tak jak w tamtą poprzednią, wówczas, moi drodzy, jestem gumbą. Co robi gumba, jak nacisnę do góry? A, fajnie. Spłaszcza się. Powiem wam, że po dziś dzień pamiętam, że jeżeli się... Właśnie, tutaj jest zrobiona ściana, a w oryginalnym Mario, jeżeli, słuchajcie, się nie zrobiło, że tak powiem, odpowiedniej sekwencji, nie weszło się w odpowiednią rurę... Serio? Serio, gro? Jestem teraz trampoliną. Nie no, fajnie, może być i w ogóle. Wracając, jeżeli nie poszło się właściwą sekwencją, że tak powiem, do sekwencją rur odpowiednią, to poziom po prostu zapętlał się w nieskończoność i trzeba było znać tą, że tak powiem, sekwencję, bo w przeciwnym wypadku... A! Jestem Bowserem. Dobra. Jestem księżniczką Peach. Jestem Toadem. Dobra, zostajemy Toadem. Bo Toad jest postacią, która, że tak powiem, zawsze jest obita w grach Super Mario i, że tak powiem, chciałbym też zobaczyć pewną rzecz, która została dodana w jednym z poprzednich update'ów. To znaczy, że jeżeli wejdziemy w ostatnim świecie po walce z Bowserem ubrani w jakiś strój, wówczas to, słuchajcie,
pojawimy się w tym stroju właśnie na tym ekranie i jeżeli będzie księżniczka albo to inaczej zareaguje. O, kapitanie, to straszne, księżniczka Peach została zabrana do kolejnego zamku. I to, moi drodzy, jest odniesienie do gry Captain Toad Treasure Tracker. W ogóle Captain Toad to jest oddzielna postać, która pojawiła się po raz pierwszy w Super Mario Galaxy i z tym jest wielka, słuchajcie, wielka otoczka fabularna z Kapitanem Toadem. I do tego kiedyś dojdziemy właśnie do powiedzenia, kim jest Captain Toad i w ogóle i w szczególe, a jak na razie to by było na tyle, moi drodzy. Ten odcinek będzie trochę krótszy z tego względu, że no przeszliśmy tego, ten Mario Challenge i zostało nam no jeszcze troszeczkę czasu, ale nie chciałbym przedłużać specjalnie tego odcinka później, żeby na następny robić krótszy coś w tym stylu. Po prostu w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i jeżeli chcecie, abyśmy w przyszłości znowu zrobili sobie ten Mario Challenge w jakiejś szybkiej przyszłości, dajcie mi znać, ponieważ mi się w ten Mario Challenge bardzo, bardzo dobrze gra i chciałbym jeszcze więcej wam poopowiadać i wykorzystać ten Mario Challenge do opowiadania dodatkowych rzeczy, informacji odnośnie nie tylko Super Mario Makera, ale także tej całej otoczki, czyli tego świata Mario ogółem, ponieważ ten Mario Challenge jest takim chilloutowym podejściem do, słuchajcie, odcinków i tutaj mogę się bardziej też skupić na gadaniu, więc jeżeli chcecie, aby ten Mario Challenge pojawiło się w najbliższej przyszłości ponownie, a nie za jakiś nieokreślony czas, to dajcie znać w komentarzach. Poza tym fajnie by było, gdybyście ocenili ten materiał, czy to pozytywnie, czy negatywnie, ale proszę was bardzo o napisanie komentarza po ocenie. Dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, ponieważ domyślanie się czasami, dlaczego ktoś dał łapkę w dół, dlaczego ktoś dał łapkę w górę, jest ciężkie. Wolę usłyszeć od was, co wam się nie podobało, a co wam się podobało i dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. I w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!